Chciałabym serdecznie zaprosić na 9. odsłonę zbiórki żywności Caritas pod hasłem Tak Pomagam. W tym roku zbiórkę przeprowadzamy w 7 sklepach, tak jak w zeszłym roku, na terenie Pucka. Zbiórka w sklepach trwa 2 dni, piątek i sobota, 11-12 grudzień. Także serdecznie zapraszamy do wszystkich właśnie sklepów na terenie Pucka. Udział w zbiórce biorą również wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas, z czego bardzo serdecznie się cieszymy i bardzo im dziękujemy za zaangażowanie. Także może kilka słów powiedzą o sobie dziewczyny. Ja jestem Agata. A ja Patrycja. Jesteśmy uczennicami publicznego gimnazjum w Pucku imienia Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Ja biorę pierwszy raz udział w tej zbiórce i jest bardzo fajnie. Ja tak samo biorę pierwszy raz udział i też bardzo mi się podoba. Ludzie są bardzo mili. To też jest właśnie widać w ludziach taką otwartość na nas, to tak nawet zwykły uśmiech później osób, którym pomagamy, jest taki fajny. No. Ja jeszcze bardzo serdecznie chciałam naprawdę podziękować wszystkim szkolnym kołom, bo i gimnazjum właśnie bierze, i Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz Liceum Ogólnokształcące, także wszystkie te szkoły włączyły się do naszej zbiórki i naprawdę serdecznie dziękuję, bo jest bardzo dużo młodzieży i to i naprawdę dziewczyny stoją z chłopakami po 2 godziny, 3 z uśmiechem na twarzy, zawsze to powtarzam. Dziękuję rodzicom, którzy czasami też również dowożą młodzież do wybranych sklepów, bo to jednak jest też jakieś właśnie poświęcenie się również dla drugiego człowieka. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Dary będzie można również w niedzielę przynieść do kościoła. Wydawanie mamy w środę 16 grudnia. Także wszystkich naszych podopiecznych serdecznie zapraszamy. Najważniejsze wiadomo to jest żywność, nabiał, mleka, różne produkty dla dzieci, ponieważ z tym zawsze mamy już przy wydawaniu problem. Zwłaszcza jeżeli chodzi o słodycze, aczkolwiek w zeszłym roku udało się, aby każde dziecko otrzymało czekoladę i to było bardzo ważne dla nas. Oczywiście masło, olej, to jak najbardziej, tego zawsze brakuje. No i podstawy, czyli cukier, mąka, ryż, to również bardzo chętnie zbieramy. Artykuły, które są potrzebne, żeby przygotować. Dokładnie, wszystkie artykuły, które są potrzebne do przygotowania Wigilii i z długim terminem ważności, żeby to, wiadomo, wydajemy już paczki 16, dziękujemy ślicznie. Dziękujemy bardzo. Wydajemy paczki 16, także do Wigilii jeszcze jest trochę czasu.